Drodzy bracia i siostry, jak już powiedział pan komandor, po raz siódmy gromadzimy się na mszy świętej na wodzie, którą odprawiamy zawsze w ostatnią niedzielę czerwca na wodach Morza Rybnickiego. Wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam w czasie dzisiejszej mszy świętej. Chcemy modlić się jak zawsze w intencji żeglarzy, łowców, harcerzy i was wszystkich o błogosławieństwo Boże i szczęśliwe przeżycie okresu wakacji i urlopu. Chcemy także gorąco dziękować Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II i za 25-lecie wolnej Polski. Dzisiaj możemy sobie szczerze powiedzieć, że nigdy nie odzyskalibyśmy wolności, gdyby nie on. To on oderwał cały naród, byśmy poszli drogą solidarności do wolności. Był i nadal jest naszym przewodnikiem po czasami trudnych meandrach naszej wolności.